Mam przynajmniej taki zasłon, bo mogę pana trzymać, że ta sprawiedliwość w końcu będzie w tym kraju i pochodzę cię po prostu, czy to dali, będzie takie dziadostwo, jeden na drugiego, a zero odpowiedzialności. Obiecuję panu, chociaż ja nie jestem w obozie władzy, ja nie pełnię żadne funkcje. 20 kilka lat byłem w Sejmie, wiele kadencji. Dzisiaj ja jestem tylko publicystą, sporo mnie jest w mediach różnych, głównie w internecie. Ja nie odpowiadam za to, ale mogę panu obiecać i dać słowo honoru moje, a bardzo dużo w polityce, bo bardzo dużo w polityce bardzo dobrych rzeczy zrobiłem. Więc, że tak, jeżeli ten obóz, który ja popieram, będzie przy władzy, to daję panu słowo honoru, słowo moje, że przestępcy trafią do więzień. Panie Jesiołowski, no jak pan dotrzymał tego słowa, to my się tu za panem pomodlimy w tych goreckach, ale jak pan nie dotrzymał tego słowa, to też rzekniemy złe słowo o panie, także dużo zdrówka życzymy, panie redaktorze, dzięki serdeczne za pytanie. Barana z Komodo, to mi chodzi o to mlaskanie takie. Barana z Komodo ma cały czas, bo tam śliny ma dużo, bo jak on mnie nie atakuje bezpośrednio, żeby atakował tak jak drapieżnik, tylko on ugryzie jakieś zwierzę, głównie bawołasz tam, jelenia na tym komu, na tej wyspie, a następnie tą w tej ślinie jest jak i to zwierzę zdycha i ten Kaczyński tą śliną taką jadowitą, tak kapiącą rzut, w tym sensie przypomina ruszaniem ciągle tymi wargami, cały czas jakby coś przemykał, żuł, mamlał w tych ustach, przypomina warana z Komodo w tym sensie. Jest tak duże zagrożenie ze strony PiS-u i tyle zła zrobiło PiS. Oni traktowali Polskę właściwie jak terytorium podbite, okupowane do eksploatacji. To było miejsce, obiekt do tego, żeby bogacić się. Jakieś gigantyczne, zupełnie niesłychane fortuny. Pani Sadurska, pani Ogórek, no tam, nie wiem, Sasin. No, tam są przykłady tych milionerów pisowskich i nie sądzę, żeby oni... żeby politycy koalicji byli tak głupi, żeby dopuścili do tej recydywy. No mi się wydaje, że to zagrożenie, to co oni zrobili z Polską, pisowcy, właściwie zmienili ustrój. Ustrój przestał być demokratyczny. To już była demokracja w najwyższym stopniu, taka można powiedzieć, osłabiona. Wprowadzili szereg instytucji, no cudem przegrali te wybory. Także ja nie sądzę, mi się wydaje, no musieli być niezwykle głupi ludzie, którzy w koalicji w tej chwili rzeczywiście niektórzy huśtają tym okrętem i podnoszą jakieś spory absolutnie trzeciorzędne w obliczu zagrożeń, w obliczu tego, co jeszcze zagrożenie rosyjskie, no, wojna u naszych granic i ten przecież widoczny bardzo sojusz PiS-u z tymi autorytarnymi reżimami na świecie i z Putinem i z Orbanem, no i to wszystko jest tak niebezpieczne i z Trumpem, no oni przecież te występy pisowskiej telewizji dzisiaj, to kawałek, który słuchałem, jak oni nienawidzą Bidena i dopuścić do tego wszystkiego, no żeby ci ludzie jeszcze raz przejęli odpowiedzialność za Polskę, dlatego że ktoś ma taką koncepcję związków partnerskich, ktoś inny by chciał, żeby były różnice dotyczące stawki podatku od mieszkań i tak dalej. No mi się wydaje, że są tak absolutnie trzeciorzędne, że ja bardzo, bardzo to jest denerwujące rzeczywiście, że wyszliśmy z takiego koszmaru, no i w ogóle pytania takie padają, czy koalicja przetrwa, czy te spory ją zniszczą. Nie, ja uważam, że nie zniszczą i że przetrwa. Panie profesorze, no czyli można powiedzieć, że ten front antypisu utrzyma tę koalicję w ryzach, no ale pytanie, czy w oczach wyborców to będzie wystarczające, bo z jednej strony odsunięcie PiS od władzy było tym podstawowym celem obecnej koalicji, no ale jeżeli sprawczość jej będzie niewielka albo niezadowalająca, a wiemy doskonale, że najprawdopodobniej w przyszłym roku zmieni się prezydent w pałacu, to już na pewno wiemy, ale że zmieni się stronnictwo, które będzie, powiedziałbym, nad tym pałacem panować, no to wtedy się skończą te wymówki, tak, że na przykład prezydent Duda wetuje, albo że prezydent Duda bombarduje pracę rządu i trzeba będzie rozpocząć taką pracę związaną z tym, że te ustawy, no, które będą projektowane przez rząd, no, będą najprawdopodobniej trafiać do prezydenta i wtedy trzeba będzie podejmować te wiążące decyzje. Ale ja nie widzę, żeby to nie ma w ogóle żadnej w tym obecnie
w tym momencie nie ma żadnego problemu, że prezydent zawetuje, bo to wiadomo, no prezydent jest funkcjonariuszem PiS-u, działa na korzyść PiS-u i wetuje, no, z wyjątkami jakimiś tam małymi, niektóre, że zgodzi się na pana Serafina łaskawie, ale generalnie jest aparacik PiS-u, oni mają prezydenta, już ten Trybunał Konstytucyjny to już jest operetka, to już nie ma znaczenia, ale jest prezydent, jest Glapiński, jest IPN, no, nie wiem dlaczego o tym się nie mówi, no jest może mniej szkodliwy niż Duda, ale jednak jest szkodliwy, jakiś ten pan Nawrocki, no funkcjonariusz PiS-u tam urzęduje i tak dalej. Także to nie jest nic zaskakującego. No to, że prezydent zawetuje, to wiadomo. No w tej chwili problem jest taki, czy na ile, czy ta koalicja jest w stanie wygrać wybory. Panie profesorze, myślę, że tak. Proszę. Chciałem jeszcze tutaj dopuścić naszego widza do głosu, który przed chwilą zadzwonił do studia. W związku z tym, dobry wieczór, z kim mamy przyjemność? Jakie jest pytanie? Dobry wieczór. Halo? Słyszymy tak, się, słucham. Proszę bardzo. Panie Stefanie Niesiołowski, ciekawe jest, dawno pan nie był widziany na ekranach i publikatorach, ale mam do pana takie pytanie. Niech pan wytłumaczy, jak to jest, że jeśli rządzi Platforma, to jakoś pieniędzy brakuje na wszystko, na nic nie ma, trzeba wyprzedawać majątek narodowy w ilości znaczącej za 950 firm w pierwszym rządzie Tuska, za 58,5 miliarda, a jakoś PiS jak rządzi, to są pieniądze na wszystko, na cele społeczne, repolonizacja firm kluczowych, jakoś to się działa. Proszę wytłumaczyć, jak to jest i cyklicznie to się powtarza. Przedtem była kwestia nadmiernego deficytu budżetowego i teraz to się powtarza, bo już Komisja Europejska zwraca na to uwagę. Proszę wytłumaczyć, jak to jest. Czy jak rządzi PiS, to na którego pan bardzo psioczy i narzeka, jest na wszystko, a jak jesteście wy u władzy, no to się okazuje, że na nic brakuje i tylko produkcja i tworzy się olbrzymi deficyt. No i oczywiście spółki Skarbu Państwa obsadzone w tej chwili dołują. Proszę wytłumaczyć. Dziękujemy bardzo za pytanie. Wystarczy. Jak rządzi PiS, to pieniędzy nie ma i to jest w ogóle kłamstwo. To, co pan mówi, to jest propaganda pisowska, która nie zasługuje w ogóle na tym, żeby z nią poważnie dyskutować. Przecież była gigantyczna inflacja, podwyżki cen, zadłużenie państwa nieprawdopodobne zupełnie i z tego się brał deficyt. Co to znaczy, że jak jest PiS, to są pieniądze? Były pieniądze dla ich ludzi, dla pani Sadurskiej, były pieniądze dla Morawieckiego, jego żony i tak dalej. Ale teraz okazuje się dla żony pana Piesiewicza, banku, która pracowała, w ogóle nie ma o czym mówić. No nie ma o czym mówić, że ja tak z tym ładunkiem propagandy i kłamstw nie mam ochoty dyskutować. No, my, Platforma, podejmujemy autentyczne reformy państwa. Zrobiliśmy już bardzo wiele przez te 8 miesięcy. Mogę przypomnieć to babciowe, słynne. Mogę powiedzieć, pieniądze europejskie napływają do Polski. Gigantyczne podwyżki dla nauczycieli. Podwyżki w służbie zdrowia. No, to wszystko są rzeczy, których zapisu nie było. Wielkie zakupy na armię, na uzbrojenie. Na razie PiS nie odnotowało w tej dziedzinie jakichś sukcesów. Także po prostu to jest nieprawda. No, twierdzenie, że jak PiS były pieniądze, dla pani Sadurskiej na pewno były pieniądze. Zgadzam się. I dla pani Przyłębskiej były pieniądze, jak rządziło PiS. I dla komisji Macierewicza były ogromne pieniądze. To prawda. Panie profesorze, to była pańska odpowiedź. No tutaj raczej panowie do porozumienia nie dojdą, ale mamy kolejny telefon, już wcześniej zapowiadany przez pana z Podhala, także bardzo prosimy. Witajcie to, panie Niesiołowski. Kłaniam się to w Omunizy, nie. Mam to takie pytanie do was, bo tak widzę, to weźcie to już taki stary polityk, to tak czasami was tam słuchą, czasami mądrzego docie, czasami nie mam nic zdani, no ale to też mam prawo do tego. Pecie mi tu, bo wy tak cały co, wywiedzielcie się coś tyle, co 8 lata. I jeden godo ma drugiego, co godo, tamto godo, ja cały coś ich słyszę, tamten zrobił to złego, tamto ukradł, tamto zawinił, to doprowadził do takiego, już nie godo o jakiej partii, czy to PO, czy to SLD, czy to ten PiS. A powiedzcie mi, kogoście po prostu przez ten ostatni czas posadzili, skoro cały czas godocie jedni i drudzy, że tamci zrobili to złego, a ja mówię, nie widzę, ani tutaj chłopcy na tym Podhalu, czy to na całej Polsce, nie widzimy, żeby kogokolwiek posadzili za te wszystkie przekręty, wałki, kogoście to posadzili, abyście mi mogli z dwie, trzy osoby wymienić.
bo tak gadacie, że tyle złego, tamci zrobili. Proszę bardzo, niech pan słucha. No, posadziliśmy wprawdzie na krótko Kamińskiego i Wąsika, bo go prezydent wypuścił. Posadziliśmy pana Romanowskiego, bo go sędzia z Ordo Iuris, i to jest jeszcze niejasne, wypuścił. Posadziliśmy trzy urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości za korupcję. Posadziliśmy księdza Olszewskiego za korupcję. No, obu księża nie trafiali w okresie rządów PiSu. Byli nietykalni, obowiązała jakaś absolutnie tolerancja nawet dla pedofilów. Natomiast ksiądz Olszewski, ten od Salcesonu, siedzi za korupcję. I posadziliśmy wiele innych osób, bardzo wielu. Natomiast rzeczywiście nie ma tych aresztowań, można powiedzieć, tych czołowych polityków, bo oni albo pouciekali do Parlamentu Europejskiego, albo do Sejmu, są kryci. Sądy wykazują ciągle jeszcze jakąś taką dziwaczną tolerancję, że no ja nie wiem, jak na przykład, czy prokuratury, na razie jeszcze prokuratury, bo do sądu te sprawy nie trafiają, na przykład WOŚ. Nie wiem dlaczego, tu jest rzeczywiście, trochę racji pan ma, taki WOŚ nie odbiera wezwań z prokuratury. Dlaczego nie można, dlaczego prokurator nie zamyka jeszcze Glapińskiego, znaczy Glapińskiego też ma immunitet, ale Macierewicza. Dlaczego Rydzyk ten też nie siedzi jeszcze za korupcję, bo brał gigantyczne pieniądze i wielu tego typu ludzi? Pytanie do prokuratorów. Natomiast tu zgadzam się z panem trochę, no ale z drugiej strony nie możemy działać zbyt pochopnie, no nie możemy działać na siłę, no musimy zbierać te dowody. Myślę, że te aresztowania, bo panu chodzi o aresztowania, rozumiem, polityków przede wszystkim, bo inne osoby to tych przestępców tylko niższego nieco kalibru, to jest sporo już w więzieniach. Natomiast no, myślę, że jeszcze troszkę trzeba poczekać. Niech pan posłucha, co mówi minister Bodnar i premier Tusk, że to musi być praworządność, to musi być przygotowanie. To nie może być na siłę, to nie może być robienie tego, co robiło PiS, że najpierw zamykało kogoś, aresztowało, pokazywało go w telewizji z marynarką na głowie, prowadzonego z kajdankami na rękach, po to, żeby zyskać, a potem się okazywało, że był całkowicie niewinny. Więc ja, jak na przykład pan minister Gawłowski. Więc ja bym prosił jeszcze o odrobinę cierpliwości. Zgadzam się z panem, to postępuje wolno, karanie przestępców postępuje wolno, ale demokracja ma to do siebie, że jest powolna, szybka jest dyktatura. Panie profesorze, i możecie obiecać, bo jest to pan. Wiem, że wiemy, tam zawsze chłopcy tutaj są, ale wiemy, że jak kogoś ich teraz, jakiś ich wyrok docie, no to Duda może to ułaskawi. Czyli jak to Duda odejdzie, no bo tak myślimy, że sam z nim, o tutaj już takich wielkich, to mam przynajmniej taki zasłon, mogę pana trzymać, że ta sprawiedliwość w końcu będzie w tym kraju i pokażę się, no po prostu, czy to dali, będzie takie dziadostwo, jeden na drugiego, a zero odpowiedzialności. Obiecuję panu, chociaż ja nie jestem w obozie władzy, ja nie pełnię żadnej funkcji. 20 kilka lat byłem w Sejmie, wiele kadencji. Dzisiaj ja jestem tylko publicystą, sporo mnie jest w mediach różnych, głównie w internecie. Ja nie odpowiadam za to, ale mogę panu obiecać i dać słowo honoru moje, a bardzo dużo w polityce, byłem bardzo dużo w polityce, bardzo dobrych rzeczy zrobiłem. Więc, że tak, jeżeli ten obóz, który ja popieram, będzie przy władzy, to daję panu słowo honoru, słowo moje, że przestępcy trafią do więzień. Panie Jesiełowski, no jak pan dotrzymał tego słowa, to my się tu za panem pomodlimy w tych goreckach, ale jak pan nie dotrzymał tego słowa, to też rzekniemy złe słowo o panie, także dużo zdrowka życzymy, panie redaktorze, dzięki serdecznie za pytanie. Dziękujemy panu za kolejne pytanie. Jak obiecał Baca, tak zrobił, można powiedzieć. Obiecał, że zadzwoni podczas kolejnego gościa, no i to rzeczywiście zrobił. No, niezwykle są sympatyczne te telefony, sama ta gwara rzeczywiście bardzo przyjemna dla ucha, ale musimy zostawić ten temat i przejść dalej, jeżeli chodzi o kwestie związane z czasami dzisiejszymi, bowiem przed wejściem pana na antenę puściliśmy fragment konferencji Prawa i Sprawiedliwości posła Boguckiego w kontekście tego, co dzieje się ze subwencją Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówi o upadku demokracji, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwości zostanie odebrana subwencja, to jest praktycznie upadek demokracji w Polsce. No i jak pan na to patrzy, bo teraz mamy też kwestię tego, no, że wyszło według
według doniesień medialnych, że Prawo i Sprawiedliwość ma zaciągnięty duży kredyt w PKO BP, no, który trzeba w końcu po prostu spłacić. I jak pan to widzi, czy to jest gra na przeczekanie, czy rzeczywiście Donald Tusk zagiął tutaj parol i PKW podejmie jakieś działania? Znaczy ja nie wiem, czy ten kredyt, no kredyt wolno wziąć, ja nie wiem, czy jest problem. No to, że Prawo i Sprawiedliwość wzięło kredyt, no to w tym nic złego, jeżeli go spłaci. Natomiast jest pytanie takie, że jeżeli ta subwencja będzie odebrana, na pewno będzie, to już nie może nie być. No przecież to jest szajka w ogóle przestępcza, złodzieje. No przecież nieustanny prawie jest potok informacji, że w takim ministerstwie, w takim, że były pieniądze, że były jakieś pikniki wyborcze, na którym za pieniądze ministerstwa, na których wzywano do głosowania zapisem, że było opłacane, że pracownicy, taki Szczucki, też gwiazda pisowska, że jego ten sztab wyborczy, jego współpracownicy prowadzili kampanię na jego rzecz, że było bardzo wiele, no niesłychanie wiele milionerów pisowskich, którzy też przekazywali jakieś, najpierw Orlen czy inne instytucje ich zatrudniały, a potem oni przekazywali pieniądze na PiS-u, że były fundacje, całe instytuty, gdzie ludzie ogromne, gigantyczne pieniądze w telewizji publicznej, Kurski, Adamczyk, jakieś tam gazy, Ogórek i tego typu, no gigantyczne pieniądze dostawali ci ludzie dobrze opłacani za to, żeby uprawiać pisowską propagandę i też część tych pieniędzy była angażowana w fundusze wyborcze. Także no, moim zdaniem sprawa jest przesądzona i tylko wtedy by nie było demokracji w Polsce, gdyby grupa przestępcza, jaką jest PiS, która okupowała państwo polskie, to była okupacja państwa polskiego, ogromne środki z budżetu szły na partyjne potrzeby. Była utworzona grupa wokół Kaczyńskiego, która realną władzę sprawowała. Władza właściwie nie była w rękach Sejmu, tylko w rękach Kaczyńskiego i tej kliki wokół niego. I jeżeli to by zostało w ogóle zaakceptowane przez Państwową Komisję Wyborczą, ponieważ to się przekładało na finansowe poparcie dla PiS-u, to by był brak demokracji. Myślę, że to się nie stanie i że za kilka dni się dowiemy, że ta szajka została pozbawiona państwowej subwencji właśnie dlatego, że złamała demokrację w Polsce. Natomiast ja nie bardzo wiem, panie redaktorze, przepraszam, w czym jest problem z tym kredytem. No jeżeli wzięli kredyt, no wolno. No, że nie mają z czego go teraz płacić, a trzeba raty kredytu spłacać. No to ich zmartwienie, to tam ktoś żyruje, no to nie no jest tak. No i to jest domniemanie, że to jest taka celowa gra polityczna, żeby Prawo i Sprawiedliwość po prostu zbankrutowało. No tak zbankrutuje, to ja nie wiem, no to dobrze, to jak szajka zbankrutuje, no ale to są konkretnie też ludzie chyba. To ktoś, ja brałem kredyt wiele razy, to są żyranci, to są ludzie, którzy ten kredyt żyrują. To nie jest tak, że można sobie tak, nie wiem, no sprawa tego kredytu jest dla mnie niejasna, to jest informacja z dnia dzisiejszego. Jeżeli mówię, to była celowa zagrywka, żeby zbankrutowali, żeby byli niewypłacalni, tak, żeby się okazało, no ale nie dostaną subwencji, to jest trochę gra w drugą stronę, po prostu nie dostaną, jeżeli ten kredyt wydali, to muszą z czegoś oddać, na przykład siedzibę, być może siedzibę swoją będą musieli sprzedać. PSL kiedyś sprzedało, właśnie był budynek naczelny NKN, ZSL, jeszcze PSL. Później PSL sprzedali to. Być może będą musieli na Nowogrodzkiej albo jakąś może inną inwestycję. Mają sporo. Zapewniam pana, panie redaktorze i słuchacze, że mają Obajtek te 14 pałaców, no to myślę, że one wystarczą na to, żeby spłacić kredyt. Pan Morawiecki też nie jest biedakiem, ma ogromny majątek, no był premierem PiS-u, no ma znakomitą okazję, żeby się teraz zrewanżować i spłacić ten kredyt. Także wydaje ryzyk też ten milioner w sutannie, biedny, skromny, zakonnik, ale nie jest taki biedny. Na pewno pomoże i znajdą się ludzie, którzy spłacą ten kredyt. Nie wieszczy pan rychłego upadku Prawa i Sprawiedliwości. Proszę? Nie wieszczy pan rychłego upadku Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy upadek może nastąpił, on już nastąpił, bo oddali władzę i to jest upadek nastąpił 15 października i to jest najważniejszy upadek. Cała reszta jest wtórna. Natomiast czy nastąpił upadek finansowy w takim stylu, jak pan redaktor mówi, że o nim się uda, bo tym o to chodzi, o taką zagrywkę, żeby im się udało po prostu nie oddać pieniędzy, w to nie wierzę. Zostaną rozliczenie, myślę, co do grosza.
Panie profesorze, w związku z tym, zostawiając ten temat, bo też mówiliśmy o kwestii Andrzeja Dudy. Myśli pan, że przez ten ostatni rok będzie możliwa jakakolwiek współpraca obozu prezydenta z obozem rządowym? No bo biorąc pod uwagę już samą wewnętrzną sytuację Prawa i Sprawiedliwości, widać tam pewne pęknięcia, czy też tworzenie się frakcji. No i czy to nie otwiera pewnej drogi, dlatego nie żeby stworzyć sojusz polityczny, ale jakieś taktyczne sojusze czy kompromisy pomiędzy tymi obozami, żeby rzeczywiście ten ostatni rok może był jakimś startem dla pana prezydenta, żeby stworzyć coś nowego, czy dla pewnej grupy polityków Prawa i Sprawiedliwości? Czy tego nie wiem, no te frakcje w PiS-ie były zawsze, tam się żarli zawsze, natomiast to się zaostrzyło w tej chwili. No jest ten ogromny konflikt widoczny już gołym okiem pomiędzy Szydło a Kaczyńskim. Ona mówi o jakichś nieokreślonych politykach, którzy nie chcą, żeby ona tam gdzieś awansowała. Nie jest to jasne, ale chodzi oczywiście, najpewniej chodzi o Kaczyńskiego, no bo jacy inni politycy mają na to wpływ. Te frakcje będą walczyć, natomiast to, czy będzie możliwa jakaś lepsza współpraca, czy żadnej współpracy w ogóle nie było do tej pory, jest trudno mówić o lepszej, czy w ogóle współpraca między obozem rządowym a panem Dudą. Uważam, że nie, że to jest niemożliwe. To jest funkcjonariusz PiS-u i takim pozostał. No, w ostatnim dwa dni temu wykonał taki ruch, mianowicie zawetował tą ustawę o powołaniu komisji do wpływów rosyjskich, czyli chodzi o tą komisję, gdzie nie jest już pan Cęckiewicz. On się domaga, żeby przywrócić komisję pana Cęckiewicza, czyli absolutnego aparatczyka partyjnego, człowieka, który dokonał obrzydliwych rzeczy, bo brał udział w próbie niszczenia, opluwaniu, niszczenia i w ogóle takiego wymazania z życia publicznego wspaniałej postaci Lecha Wałęsy, w tym brał udział pan Cęckiewicz i pan Duda się domaga tego, żeby dana ta komisja w gruncie rzeczy służąca walce z Tuskiem i walce z przeciwnikami PiS-u, że ona została przywrócona, a żeby nie było tej komisji, która w tej chwili nad tym pracuje, czyli komisji rządowej, nie sejmowej, bo inaczej się nie da. Także żadnego nie widzę jakiejś woli, jakiejś przyzwoitości, chęci ze strony pana Dudy do współpracy z rządem. Panie profesorze, nie widzi pan tej płaszczyzny? Zgadzam się z panem profesorem co do krytycznej oceny rządów PiS-u, natomiast mam różne zdania z panem profesorem co do oceny obecnych rządów, bo ten rząd jest bardzo mało ambitny, skupia się na jakichś rozliczeniach, przypychankach, pyskówkach, natomiast sprawy dla nas kluczowe, jak CPK, żeglowność Odry, port w Świnoujściu, terminal w Gdańsku, ten rząd albo przez swoją małostkowość, bo to były pomysły PiS-u, bądź co gorsza, przez wpływy niemieckie zaprzestał, to w tym świetle rządy PiS-u w moich oczach jednak urastają, bo były mało ambitne, ale w porównaniu do obecnych rządów to były jednak dużo bardziej ambitne. Pozdrawiam panów i rozłączam się, czekam na odpowiedź pana profesora. Dziękuję bardzo. Żadnej inwestycji PiS nie zrobił, absolutnie żadnej. No CPK to jest gołe pole, nic. To była grupa ludzi, to w setki to chyba szło, pan Chorała był na czele, którzy brali gigantyczne pieniądze za jakieś plany przygotowania, nie zrobili nic. Nie bardzo rozumiem, na czym polega ambicja rządu PiS. Jeśli chodzi o te port w Świnoujściu, to ten tunel tam jest zrobiony, co do portu trwają roboty. Zrobili jakiś nieudany przekop, który niczemu nie służy, gigantyczny, który właściwie powinna się tym zająć prokuratura, Mierzei Wiślanej, bo mówię, tam jachty, kajaki tylko mogą pływać, jak na razie to w ogóle nic, zero. I żadnych nie widzę inwestycji skończonych. No zapowiedzieli tą fabrykę samochodów elektrycznych, wycięli las tylko w tym miejscu. Nie ma ani jednej. Wycinali lasy, rabowali Polskę i opłacali swoich aparatczyków i dygnitarzy. Także ja, jeśli chodzi natomiast o rząd obecny, to są już konkretne rozwiązania. No już nie mówiłem o tych podwyżkach, ale w dziedzinie budowania. No w tej chwili jest, co do CPK, to jest już decyzja. No nie będzie inwestycja zlikwidowana, a zwłaszcza likwidowana dlatego, że PiS ją. Panie profesorze, a nie boi się pan tego, że w kontekście CPK tak.
też będzie gra na przeczekanie i będzie okrajanie tego projektu, bo jeżeli chodzi na przykład o CPK, czy nawet inną strategiczną inwestycję, której nie wspomniał pan dzwoniący, czyli na przykład elektrownia jądrowa. Elektrownia jądrowa, już tłumaczę. Budowy. Trwają ostre budowy. No, ale czego trwają ostre budowy teraz? Tam na tym terenie, właśnie mój kolega tam był na tym placu budowy niedaleko Żarnowca, nad jezioro, chyba Żarnowieckie jezioro, albo gdzieś koło Choczewa, jest ogromny, gigantyczny plac budowy. Także trwają. No to trzymajmy kciuki, bo pamiętamy, że elektrownie jądrowe były już obiecywane od lat polskim obywatelom, ale jeżeli chodzi o CPK, to uważa pan, że ten temat rząd Donalda Tuska dowiezie w najbliższych latach? Czy to jest takie gra na przeczekanie w stylu, no nie możemy teraz przez narrację publiczną zrezygnować z tego projektu, ale tak naprawdę to z biegiem czasu się rozejdzie po kościach? No ale żeby taki zarzut sformułować, to trzeba mieć jakiś cień dowodów na to. No to są przypuszczenia warte między, no przepraszam, tyle samo ten pan bardzo sympatyczny zresztą, który pytał, był uprzejmy mówić prawie w trybie warunkowym o wpływach niemieckich. No jeżeli ktoś dla mnie przyjmuje retorykę PiSu, że Tusk to jest agent niemiecki, że rząd obecny to jest agent, agentura niemiecka, czyli ja go popierając jakoś też być może jestem opłacany przez Niemcy i tak dalej, to ja na tym poziomie w ogóle... Panie profesorze, i to jest prawda, że w Polsce zarzuty o agenturalność są, bym powiedział, już jak powiedzenie komuś dzień dobry, ale no to się też powiela w drugą stronę, gdzie PiSowi zarzuca się prorosyjskość. Zresztą Platformie też się kiedyś zarzucało prorosyjskość. Nie uważa pan, że tutaj no właśnie to się przez to, że te zarzuty tak się często powtarzają, to one są de facto groteskowe i nikt się już nimi nie przejmuje? No, ale z tego powodu, że jedne zarzuty są formułowane i drugie to nie znaczy, że każdy jest kłamliwy. No to jest trochę tak, jakby ktoś twierdził, że w czasie II wojny właściwie obie strony miały trochę racji, że prawda leży po środku. No to jest, proszę wybaczyć, no co do zarzutu prorosyjskości PiSu są poważne dowody. No bliskim sojusznikiem PiSu jest Orban, no agent Putina w Europie, bliskim sojusznikiem. Sojusznikiem PiSu w tej chwili, proszę sobie włączyć telewizję, tą pisowską szczujnię, która nadaje właściwie cały czas krytykę Kamali Harris, Joe Bidena i jest propagandą Trumpa, no, który jest jakimś, no może nie, na pewno nie agentem, ale jest jakimś kolegą, czy przyjacielem, czy politycznym partnerem Putina i nienawidzi Unii Europejskiej, nienawidzi właściwie demokracji. No to z tego powodu, że ktoś nie jest agentem rosyjskim, bo nie jest nim ani Tusk, ani nie, Grabiec, ani ja, to z tego nie wynika, że w ogóle nie ma agentów rosyjskich. Moim zdaniem jest Orban i przyjaciele Orbana. No, jeszcze taki przykład. Konfederacja, czyli partia taka, no można powiedzieć, dość odrażająca, no ale która ma swoich posłów, jest traktowana poważnie, jest takim, w niektórych głosuje prawie zawsze razem z PiS-em, no zasiada we frakcji AfD, czyli Alternative für Deutschland, czyli Alternatywa dla Niemiec, czyli skrajnych nacjonalistów, którzy otwarcie, wczoraj jeden z polityków, z przywódców powiedział, że życzy Putinowi zwycięstwa, czyli życzy klęski Ukrainy, czyli klęski w konsekwencji Polski, NATO, no po prostu mówi, że i dostał brawa, no jakieś tam huraganowe, ale brawa. No mówiąc, że życzy zwycięstwa Putinowi, żeby dał tam po łapach, skopał tyłek, żeby uprzejmy wyrazić Ukrainie. No gratuluję. To jest partner Konfederacji, która jest bliskim partnerem, prawie zawsze głosuje razem z PiS. Przygotowując się do rozmowy, odnalazłem taką pańską rozmowę, gdzie twierdzi pan, że Jarosław Kaczyński jest jak waran z Komodo. Czy uważa pan, że takie słowa są zbyt ostre, czy jednak może nawet zbyt łagodne? Nie, nie mówię, że zbyt łagodne. Dotyczą innego trochę obszaru, bo ja porównywałem go do Gomułki, ale to też mówiłem, Gomułka jednak obciążony rzeczami paskudnymi. Na przykład odpowiada za wyrok śmierci w aferze mięsnej dla człowieka, który nie zasłużył na karę śmierci i tak dalej. A ja mówię o tej retoryce do Gomułki, że on przypominał zewnętrznie i pod względem głosu tak polityczny Gomułkę, a nie, że zabił kogoś Kaczyński, więc do warana z Komodo, to mi chodzi o to mlaskanie takie. Waran z Komodo ma cały czas tam, bo tam śliny ma dużo, bo jak on nie atakuje bezpośrednio, żeby atakował tak jak drapieżnik, tylko on ugryzie jakiś zwierzę, głównie bawoła, czy tam jelenia na tej wyspie, a następnie w tej ślinie jest jad,
i to zwierzę zdycha. I ten Kaczyński tą śliną taką jadowitą i tak kapiącą z ust w tym sensie przypomina ruszaniem ciągle tymi wargami. On cały czas jakby coś przemykał, żuł, mamlał w tych ustach. Przypomina warana z Komodo w tym sensie, ale czy to jest... Nie wiem, to już niech ocenią, no, czy to jest... Nie. Nigdy nie porównuję go do żadnego krwawego dyktatora, nigdy PiSu nie porównuję do żadnej hitlerowskiej, nazistowskiej czy komunistycznej w tym najgorszym okresie dyktatury, bo tam cię mordowali, a Kaczyński nikogo nie zabił. Nawet ale wielu ludzi oni w więzieniu jednak trzymali i wielu ludziom zrobili ogromną krzywdę. Na przykład posłance Sawickiej, która płakała na oczach całej Polski, niesłusznie potem oskarżona, uniewinniona. Także ja nie wiem, czy to porównanie. Kaczyński wiele krzywdy zrobił. On nie ma inteligencji wystarczającej, żeby jakiegoś użyć barwnego porównania. Jeżeli użyje, to coś dziwaczne, wszystkie tam Polskę do Gabonu gdzieś go porównał, potem się Gabon on obraził na to. On jest człowiekiem już takim, który nie powinien specjalnie się na jakieś retoryczne figury silić, bo mu nie wychodzi. Czy to porównanie, zresztą dość już dawne, bo ja to chyba z 5 czy 6 lat temu użyłem tego porównania. Tak, to było u Moniki Jaruzelskiej i to było stwierdzenie tak. Obleśne gwarantem. No stąd tak, że tak powiem, ono się mocno rozeszło i byłem ciekawy, czy ta perspektywa zmieniła. Tak, uważam, że jakąś tam ona jakąś rzeczywistość oddaje, ale nie jest moją intencją, żeby tam obrażać jego. To jest nieprzyjemnie bardzo i to mamlanie takie, mógłby to tego się wyzbyć.